Cześć moi kochani, wiecie, że od dawna rzadko biorę do testów jakieś klawiatury, myszki, generalnie peryferia, ale jak już coś wezmę, to musi mnie to zainteresować. I tym sposobem trafiły do mnie dwie klawiatury od firmy Genesis, niedawno ukazały się na rynku, Tor 404 TKL. No dlaczego je wziąłem do testów? Moi drodzy, ponieważ producent chwali się, że są to najbardziej opłacalne klawiatury do kwoty 300 zł, klawiatury mechaniczne, więc ja powiedziałem, sprawdzam i zobaczymy, czy faktycznie tak jest z tymi torami 404 TKL, czy opłaca się je kupić, jakie mają wady i jakie mają zalety. Zapraszam na tą szybką, zawsze mówię szybką, a później wychodzi, że jest długa. Zapraszam na tą recenzję tych dwóch klawiatur od firmy Genesis. Zaraz Wam pokażę, co jest w opakowaniach razem z klawiaturami. Generalnie są dwie wersje tych klawiatur. Jest klawiatura 404 TKL na przełącznikach brązowych Kyla i jest klawiatura 404 TKL na przełącznikach żółtych Gaterona. Oprócz tego, że są te dwie wersje, to każda z tych wersji występuje w kolorze białym albo czarnym. Tutaj przysłali mi taki szachmat, żebym pokazał zarówno wersję białą, jak też czarną. Więc tak naprawdę mamy tutaj cztery rodzaje klawiatur. Z każdego rodzaju przełączników w dwóch kolorach. Proste. Kompletnie z każdą z tych klawiatur dostaniemy instrukcję obsługi, a to wbrew pozorom ważne, bo można klawiaturami sterować za pomocą dołączonego, pobranego ze strony producenta oprogramowania albo bezpośrednio z klawiatury zapisywać makra, zapisywać ustawienia profili RGB i nasze profile do pamięci klawiatur, bo one mają wbudowaną pamięć. Można to w sposób bardziej prosty zrobić za pomocą softu Genesisa, ale jakby ktoś chciał był purystą, no to może sobie zrobić to ręcznie. Mamy też kabelki sygnałowe. Fajnie, że są odpinane od klawiatury i to jest bardzo fajne. Dlaczego? Już Wam mówię dlaczego. Ponieważ jak mamy ustawiony nasz setup na stole, skonfigurowany, myszka, podkładka, monitory, a za biurkiem plątanina kabli, jak Was znam, to tak przeważnie jest. A jak macie nawet pospinane te kable, to jest później problem, żeby je rozpiąć, żeby wziąć klawiaturę do czyszczenia, na przykład na balkon albo do ogrodu. A tutaj odpinamy tylko kabelek od tyłu klawiatury i już możemy sobie wnieść klawiaturę do czyszczenia. O czyszczeniu będzie na samym końcu. Więc jak już mamy te odpinane kable, one mają długość 180 cm i są w materiałowym oplocie, ale są takie średnio giętkie. Zaraz je rozplątamy i zobaczymy, jak to jest w praktyce. Są też kluczyki do wyciągania kapsów i po dwa zapasowe, ale nie kapsy, ale przełączniki mechaniczne, w zależności która klawiatura. Ja przetestuję obie, ale skupię się dzisiaj głównie na białej. W sensie będę Wam pokazywać białą. Znaczy czarną też Wam pokażę, tylko może trochę mniej. Dlaczego? Ponieważ biała ładniej wygląda na filmie, szczególnie jak jest podświetlona RGB. Ale podświetlenie czarnej też Wam pokażę, ale żeby nie było, to zobaczmy, jak one są głośne, jak pracują te przełączniki, ponieważ są różnych rodzajów. Tutaj mamy żółte Gaterony, a tutaj mamy brązowe Kyle. No to zacznijmy od brązowych. Mikrofon tu, klawiatury tu. Czarna. Biała jest troszeczkę głośniejsza, tak mi się wydaje przynajmniej. Zdecydowanie głośniejsza. Parametry tych przełączników są tak naprawdę bardzo podobne. Różnią się tylko i wyłącznie siłą nacisku potrzebną do aktywacji klawisza. Skok klawisza mamy 2 mm. Żywotność tu też jest troszeczkę inaczej pomiędzy tymi dwoma rodzajami przełączników, ponieważ żółte mają 60 milionów żywotności, klików żywotności, a brązowe mają aż 80 milionów klików żywotności, więc 20 milionów więcej. Ale też potrzebują siły nacisku do aktywacji 55 gramów, a żółte potrzebują jedynie 50 gramów. Różnica subtelna, ale dla niektórych może być znacząca, szczególnie w dynamicznej rozgrywce. Konstrukcja tych klawiatur jest dosyć ciekawa, a raczej ich kapsów, ponieważ jest to konstrukcja no floating caps. To znaczy, że kapsy są stabilne, nie przechylają się na boki, dlatego że one są dosyć głęboko wpuszczone w środek konstrukcji obudowy. A same kapsy wykonane są w technologii podwójnego natrysku. To znaczy, że nie ścierają nam się oznaczenia na kapsach. Wykonane z ABS-u, z aluminiową ramą w środku, dosyć ciężkie, z tyłu nóżki do podparcia i też gumowe antyślizgi w czterech narożnikach. Wszystkie stabilizatory w jednej i w drugiej klawiaturze, bo spacja i długie klawisze jak Shift są stabilizowane i Enter, są fabrycznie już nasmarowane. Bo żółte kapsy to są tak naprawdę przełączniki liniowe, a brązowe kapsy Kyla to są przełączniki dotykowe. Pod płytami aluminiowymi, które tutaj zastosowano, jest specjalna pianka wygłuszająca. Pamiętacie, wiele razy testowałem klawiatury i mówiłem, że denerwuje mnie echo, które dobiega z klawiatur po wciśnięciu kapsa. Nie lubiłem tego odgłosu. Tutaj Genesis wsadził piankę wygłuszającą, przez co tego echa nie ma i to jest fajne.
Najważniejsze rzeczy już wiecie, moi drodzy. Teraz przejdźmy do testów, bo chcę je przetestować w grach. Chcę sobie chwileczkę pograć na jednej i na drugiej, a potem opowiedzieć Wam, jak spisują się w praktyce i którą ewentualnie ja bym wybrał do którego zastosowania, jeżeli taka sytuacja nastąpi. Przepraszam, że z kamery Wam pokazuję te oprogramowania, a nie z OBS, na przykład nagrywam pulpitu, ale mi się OBS coś wykrzaczył. I zanim to postawię, to pewnie trochę minie, więc szkoda czasu. Po odpaleniu tego oprogramowania mam pierwszy ekran, to tak naprawdę przyporządkowywanie klawiszy. No, standardowo to wiecie, jak jest przyporządkowanie, jeżeli tylko K odpowiada literę CK, ale można to zmienić, na przykład przemapować sobie albo ustawić jakieś makro, funkcję specjalną, ustawienia myszy, uruchomienie programu, włączenie multimedii albo na przykład włączenie pomocy w Windows, jakby ktoś potrzebował pomocy w Windows. To wszystko możemy zapisać do poszczególnych profili, które możemy sobie tworzyć. Profile są zapisywane do programu, ale również wysyłane do pamięci klawiatury, więc później można sterować tą klawiaturą już bez oprogramowania, tylko przełączać się profilami za pomocą kombinacji klawiszy. Podświetlenie. Tu jest duże pole do popisu. Jest kilkanaście efektów różnych świetlnych, które można wyświetlić na naszej klawiaturze. Można też ewentualnie oczywiście wyłączyć to, jakby nam to przeszkadzało albo drażniło. Wybór kierunku, szybkość, jasność. Także myślę, że wystarczające opcje. Tryb gracza, to znaczy, czy klawiatura ma i które wyłączyć kombinacje klawiszy, żeby w czasie gry, rozgrywki, przez przypadek na przykład nie altabować się do Windowsa. No i makra można sobie tworzyć dla tych, którzy ich używają i zapisywać również do pamięci. Oprogramowanie może wygląda skromnie, ale myślę, że wszystkie najważniejsze funkcje dotyczące tych klawiatur, obsługi tych klawiatur są tutaj zaimplementowane, chociaż nie ukrywam, że wygląda to tak troszeczkę topornie, tak naprawdę to oprogramowanie, ale to tak już cała seria tego softu, odkąd pamiętam, niestety wygląda. No ale da się z tym żyć, bo to ma działać, niekoniecznie ma wyglądać, chociaż miło by było, jakby też wyglądało przy okazji. Tak w ogóle to te nóżki mają dwa poziomy podnoszenia. Jeden taki kurdupelkowaty, a drugi taki pełny. Można sobie dowoli ją, znaczy pod siebie ustawić, wyżej albo niżej. Obydwie klawiatury sprawują się bardzo fajnie w grach. Z tym, że biała ma taki feeling bardziej klawiatury twardszej w odczuciu. To znaczy, że nie ma takiej liniowości jak w klawiaturze z żółtymi przełącznikami Gateleona Pro. Tutaj jest to bardziej takie twarde i takie zero-jedynkowe. Natomiast feeling grania na żółtych Gateleonach jest o wiele lepszy, przynajmniej w grach, bo ewidentnie czuć punkt załapania klawisza. Co nie umniejsza oczywiście temu, że klawiatura na brązowych Kailach też jak najbardziej nadaje się do grania i może nawet bardziej nadaje się do pracy, bo mniej męczy palce podczas na przykład pisania czy codziennych innych czynności, które wykonujemy na komputerze, a nie tylko samego grania. Pomijając to, obydwie klawiatury mają fajny feeling samych kapsów, ponieważ kapsy są takie lekko chropowate i lekko wklęśnięte, dlatego też zapobiegają ślizganiu się naszych palców po kapsach. Nawet jak nam się spoci dłoń, to nie będą się nasze palce ślizgały jak łyżwiarz po lodowisku. Przełączyłem się na czarną klawiaturę i feeling jest zdecydowanie inny, bardziej liniowy. Wiesz dokładnie, kiedy załapie ten przełącznik. Wiesz dokładnie, jaka jest droga przełącznika. Także do takiego szybszego grania, do FPS-ów, no nie mówię o Wiedźminie akurat, bo Wiedźmin to nie jest gra szybka i dynamiczna. Ale na przykład jak gracie w FPS-y, to zdecydowanie te żółte Gaterony Pro według mnie, myślę, będą lepszym rozwiązaniem. Natomiast bardziej takie ogólne, uniwersalne na pewno będą brązowe Kaile. Obydwie klawiatury bardzo ładnie podświetlone. Jak widzieliście, w oprogramowaniu tych efektów jest multum. Można te też efekty zmieniać z samej klawiatury za pomocą klawiszy, kombinacji klawiszy funkcyjnych. Może nie świecą najjaśniej na świecie, dlatego że są te kapsy wykonane w technologii podwójnego natrysku. Dlatego też to RGB w tych klawiaturach jest troszeczkę ciemniejsze niż w klawiaturach z kapsami dodatkowo jeszcze wysuniętymi poza konstrukcję klawiatury. Bo tutaj no floating caps, to znaczy, że te kapsy są osadzone głęboko. Dlatego też to podświetlenie jest troszeczkę ciemniejsze, ale jest ładne. A jak się komuś nie podoba, to niech po prostu wyłączy. Tutaj wszystkich efektów nie będę pokazywać, bo to nie ma sensu, ich jest bardzo dużo. Jak kupicie, to sobie sami sprawdzicie, ale naprawdę niektóre są bardzo fajne. Troszkę mnie może nie być na samym końcu tego odcinka, tego programu, tego testu klawiatur 404 TKL Genesis, ale to dlatego, żebyście mogli jeszcze na sam koniec zobaczyć, jak one ładnie nam tutaj świecą w ciemności. Te klawiatury Genesis wyprodukował z założeniem, że one mają być najbardziej opłacalnymi klawiaturami do kwoty około 300 zł. I powiem Wam szczerze, że udało się to Genesisowi. Oczywiście nie bez wad, o których za chwileczkę powiem, ale najpierw chciałem powiedzieć o ich zaletach, bo jest ich zdecydowanie
zdecydowanie więcej i są ważniejsze niż drobne dwie wady, o których zaraz powiem. Plusem jest to, że są faktycznie wyciszone tą pianką w środku i nie słychać tego charakterystycznego echa, które dobiega do naszych uszu z wielu klawiatur, które nie mają tego wyciszenia. Kapsy są wpuszczone w konstrukcję obudowy, są stabilne, ale znowu przenosi się to na słabsze podświetlenie RGB. Nie jest tak jasne, jak w kapsach wypuszczonych poza konstrukcję obudowy. Jakość wykonania stoi na bardzo dobrym poziomie. Są wykonane z ABS-u, przynajmniej zewnętrzne ich obudowy. Same kapsy, tak jak Wam powiedziałem, są lekko chropowate na górze, co polepsza feeling, odbiór i czucie tej klawiatury. W grach spisują się bardzo dobrze, zależy co kto lubi. Jak ktoś lubi bardziej liniowe, to wybierze żółte Gaterony. Jak ktoś lubi bardziej uniwersalny styl, to wybierze brązowe Kyle. Obydwie klawiatury, jak Wam powiedziałem na początku, występują w dwóch kolorach, więc do wyboru, do koloru, w sensie białego, czarnego i żółte przełączniki albo brązowe przełączniki. Plus kolejny za to, od czego chyba zacząłem tak naprawdę opowiadać Wam o tych klawiaturach, czyli o odpinanym kablu USB typu C od strony klawiatury i USB typu A od strony naszego komputera. To jest bardzo fajne do czyszczenia. I teraz przejdźmy do minusów. Pierwszy problem z kapsami No Floating Caps to jest taki, że one są głęboko osadzone, to już wiecie, bo powiedziałem o tym 100 razy dzisiaj, ale dlatego też, żeby dokładnie doczyścić tą klawiaturę, to trzeba czasami, raz na jakiś czas, nie mówię, że za każdym razem, bo kruszki z Waszych kanapek to zdmuchniecie bez problemu, ale raz na jakiś czas dobrze jest wyjąć te kapsy i wyczyścić dokładnie wszelkie miejsca naokoło przełączników, które są pod spodem, bo kapsy są głęboko wpuszczone i ten brud, który nam wejdzie pod te kapsy, ciężko jest po prostu w inny sposób wydmuchać i wyczyścić. I drugi minus, w sumie nie samych klawiatur, bo technicznie nie mam zastrzeżeń więcej do tych klawiatur, ale to, co mnie irytuje od jakiegoś czasu, może nie irytuje, to jest złe słowo, ale wolałbym, żeby Genesis też popracował nad wyglądem swojego softu. On robi dobrą robotę, robi to, co ma robić. Widzieliście, jakie w nim można znaleźć funkcje. Natomiast chciałbym, żeby to wyglądało troszeczkę bardziej tak pro. Ja się może czepiam. Wiem, jeżeli tak, to przepraszam, ale takie oprogramowanie bardzo podstawowe w dzisiejszych czasach, to tak troszeczkę pozostawia trochę do życzenia wizualnie dla odbiorcy i taki trochę niesmak pozostawia, bo klawiatury są naprawdę świetne, a soft no, wygląda no jak wygląda. I tak naprawdę tyle. One kosztują 289 zł. Zarówno jeden rodzaj przełączników, jak też drugi rodzaj przełączników na Morel.net. Linki pod filmem w opisie znajdziecie. Jakby zabrakło, możecie kupić bezpośrednio na stronie sklepu Genesisa. Wchodzicie na genesis.com i tam od razu macie na górze link do ich sklepu. Można bezpośrednio kupić je też od Genesisa. Żaden problem. Ja Wam zalinkuję do Morel.net to, co jest akurat u nich dostępne. I a propos tych 404 TKL i a propos wszystkich klawiatur Genesisa, nóż jakaś inna Wam przypadnie do gustu. Ode mnie te klawiatury dostają wyróżnienie, po pierwsze za opłacalność, bo naprawdę według mnie są to chyba jedna z najlepszych, o ile nie najlepsze klawiatury do 300 zł mechaniczne, które możecie kupić do swoich komputerów. A po drugie za super jakość, bo wykonanie naprawdę nie mam się tutaj do czego przyczepić. Są stabilne, są dobrze wykonane, są ciężkie, nie trzeszczą, nie uginają się, więc w tym budżecie myślę, że to będzie świetna propozycja, nawet na gwiazdkę dla siebie albo dla znajomego, dla dziewczyny, dla chłopaka. Na pewno ten ktoś obdarowany tą klawiaturą będzie zadowolony, ale pamiętajcie, że dla faceci, że najlepsze prezenty to robimy sobie sami. No, także zachęcam. Ode mnie to tyle, moi drodzy. Dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i pozdrawiam Was. Videoblog Tech. Cześć. Wytrzyma? Jak ją pociągnę za USB, czy spadnie? O, sprawdźmy jeszcze test. Nie, trzymają się. Nie. Spadła. Czarna się trzyma. Dobra, czarny kabel USB jest bardziej wytrzymały. Jak to w życiu bywa. Dobra, pa, pa.